Reprezentacja Argentyny ma niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o ofensywę. Ma jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, Lionela Messiego. Ma Sergio Aguero, który strzela niesamowicie dużo goli w Premier League. Nie można również zapominać o takich piłkarzach jak Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala czy Mauro Icardi. Niestety ten ostatni przez ostatnie miesiące, a nawet lata, nie może liczyć na miejsce w składzie reprezentacji Argentyny. Plotki mówią, że dużo z tym wspólnego ma piłkarz FC Barcelony Leo Messi. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Lionel Messi i Mauro Icardi nie przepadają za sobą? Zapraszam do oglądania. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć do lat, w których Mauro Icardi grał jeszcze w barwach włoskiej Sampdorii, do której notabene trafił z juniorskich drużyn FC Barcelony. Tam trafił na swojego rodaka Maxiego Lopeza, który wcześniej grał w Dumie Katalonii m.in. z Leo Messi. To tam Lionel zaprzyjaźnił się ze swoim rodakiem. Aby uzupełnić historię w całości, potrzebna nam jest jeszcze postać Wandy Nary, która w 2008 roku poślubiła Maxiego Lopeza. Ich małżeństwo nie trwało bardzo długo, ponieważ w listopadzie 2013 roku para rozwiodła się. Wtedy nieoficjalnie mówiło się o tym, że Wanda Nara spotykała się z Mauro Icardim. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło w momencie, gdy w 2014 roku odbył się ich ślub. Maxi Lopez nie potrafił pogodzić się z rozstaniem ze swoją byłą żoną. Winą za całą sytuację obarczał również swojego rodaka Icardiego. Było to widać w trakcie ligowych meczów. W 2014 roku Sampdoria mierzyła się z Interem Mediolan, do którego przeniósł się Mauro. Po meczu Lopez odmówił podania ręki swojemu byłemu klubowemu koledze. Sytuacja ta później się powtarzała. Lata mijały, a Icardi ugruntował swoją pozycję w Interze, stając się jednym z najlepszych napastników Serie A. Niestety jego dyspozycja we Włoszech nie przekładała się na powołania do reprezentacji narodowej. Wystarczy powiedzieć, że Icardi do tej pory zagrał tylko 8 razy w narodowych barwach. Po jakimś czasie ludzie doszli do wniosku, że taka sytuacja wyszła z inicjatywy Leo Messiego. Piłkarz FC Barcelony prywatnie przyjaźni się z Maxim Lopezem. Dlatego też nie może znieść obecności Icardiego na zgrupowaniach kadry. Leo ma to sygnalizować każdemu następnemu selekcjonerowi, że nie ma miejsca dla Mauro, gdy ten jest na zgrupowaniu. Dziennikarze twierdzą, że piłkarz Dumy Katalonii stawiał w tej sprawie ultimatum. Albo on, albo Icardi. Promyk nadziei dla piłkarza Interu pojawił się przed turniejem Copa America w 2019 roku, kiedy to znalazł się w szerokiej kadrze. Niestety ostatecznie został pominięty przez selekcjonera. Brak Icardiego w kadrze z pewnością jest dość dziwny i kontrowersyjny. Z pewnością w swojej szczytowej formie Mauro prezentował się lepiej od chociażby Gonzalo Higuaina. Dziennikarze to zauważyli i w pewnym momencie reprezentacja Argentyny zaczęli nazywać zespołem przyjaciół Leo Messiego. Zobaczymy, co się wydarzy, gdy Messi zrezygnuje z występów w kadrze. Być może wtedy będzie to czas Icardiego w barwach Albicelestes. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.